od lat 50. w Polsce prowadzono pomiary i obserwacje efektów po wybuchach bomb atomowych doświadczalnych zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak w Chinach i w Rosji. Zainstalowano aparaturę pomiarową w kilku wybranych miejscach w Polsce na obrzeżach kraju. Okazało się, że efekty tych wybuchów docierają do Polski po około 3 tygodniach. Czy to ze wschodu, czy z zachodu. Ze wschodu trochę dłużej, bo musiały obiec jeszcze półkulę z drugiej strony. No więc te badania zaczęły się w Mikołajkach w 1958 roku. Powstała pracownia pomiarów radioaktywności atmosfery, gdzie przez 20 kilka lat pracowałem, prowadziłem tę pracownię i przyszedł ten 1986 rok, 28 kwietnia, kiedy to w wyniku pomiarów codziennych okazało się, że Polska Północno-Wschodnia, konkretnie Mikołajki, znajdują się w masie powietrza skażonego radioaktywnie. Poinformowałem o tym Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie i placówkę nadrzędną moją w Instytucie Meteorologii. Do godziny 20 poniedziałku nie było wiadomo, przynajmniej dla mnie w pełni, jaka jest przyczyna tego wzrostu natężenia promieniowania słonecznego, aktywnego, radioaktywnego. Radio na żadnym zakresie nie było informacji, co się stało w Europie czy w świecie. Podejrzewałem wybuch bomby atomowej, no to byłoby za dużo, ale że samolot zgubił bombę atomową, ewentualnie eksplozja w elektrowni jądrowej, ale w radio Warszawa o godzinie 19 podało w dzienniku, to był dziennik zasadniczy, podało informację, że nastąpił wyciek z reaktora w Szwecji. No więc, gdzie Rzym, gdzie Krym, kiedy spływ masy powietrza w ostatnich dniach był z południowego wschodu, z nad Ukrainy. Później okazało się, że w drugim dzienniku, że jednak chmura radioaktywna przesuwa się nad Polskę i nad Europę Północno-Wschodnią. Co było robić? Pojechałem do naszego księdza proboszcza i mówię, trzeba bić w dzwony. A on pyta się, po co? Ja mówię, żeby ludzie się zgromadzili, przekazać informacje, żeby się zabezpieczali, ale doszliśmy do wniosku, że lepiej się modlić, żeby Pan Bóg od nas odegnał zmienił kierunek spływu masy powietrza skażonego. Ale zaraz nastąpiła refleksja, no, że przecież w innym kierunku to pójdzie na innych ludzi, na inne obszary, więc też nie było to dobre wyjście. Nastąpił szturm dziennikarzy na obserwatorium, bo już dowiedzieli się na świecie, w Europie, i dziennikarze zagraniczni zaczęli przyjeżdżać, no bo druga Hiroshima, więc to było takie nośne powiedzenie. Dziennikarze, jak to dziennikarze, wszędobylscy, wścibscy, filmowali lądujące helikoptery, próbowali rozmawiać ze mną i z kolegami. Niestety wówczas nic nie mówiłem i dzisiaj bym nie powiedział.
dlatego że taka jest racja stanu, że nie mówi się na zewnątrz o tym wszystkim, co dzieje się w rodzinie. A to była sprawa tajna, poufna. Zawsze tak było to traktowane. Wyniki pomiaru były poufne, więc tutaj wymagana była ostrożność. W miejscu pracy myśmy wiedzieli, co to jest za zagrożenie. Natomiast mieliśmy maski przeciwgazowe, ale nie dla wszystkich masek wystarczyło, więc nawet ich nie zakładaliśmy. A ludność nie wierzyła, po prostu nikt nie wierzył, bo to była piękna pogoda, słoneczny, łagodny wiatr. Ludzie byli na działkach, no więc pełny relaks. Tak to wyglądało. Dopiero później zaczęli ludzie się zastanawiać, co to jest. Na przykład dziennikarz z Włoch przyjechał, zrobił paskudny artykuł i opublikowany to było w jednym z tygodników włoskich. Mianowicie pokazał rynek miasta i centrum, wyludnione, puste, że ludność została ewakuowana i tak dalej. Łobuz zrobił zdjęcie o poranku, jeszcze kiedy normalnie ludzi w mieście nie ma, a można było to odkryć po długości cieni, jakie rzucało wschodzące słońce, czy to słupów, czy części budynków. Więc nasilili się zrobić sensację, ale to nie taką, żeby pomóc ludziom, tylko żeby podnieść atmosferę. Ale była i zabawna sytuacja, taka młoda dziennikarka, sympatyczny Rudzielec z Newsweeka, pyta mnie, czy ona zajdzie w ciążę, bo tu jest takie silne promieniowanie i obawia się, że nie. A powiedziałem jej, że jestem zawsze do pani dyspozycji. Była to aparatura na początku i jeszcze na lampach radiowych. Wiadomo, że to elektronika się rozwijała. Dopiero później Polon zaczął produkować aparaturę już o wyższym stopniu. Natomiast była ona produkowana na podzespołach amerykańskich, na układach scalonych, które były bardzo delikatne. I okazuje się, że wtedy, nie wiem, czy kto pamięta, były bardzo częste przerwy prądu. Prąd wyłączano z różnych powodów kilka razy w ciągu doby. I w tym czasie ta aparatura pracując ulegała awarii. I właśnie, aby przedłużyć funkcjonowanie tej aparatury, ustalono w Instytucie, że stacje, które mają numer parzysty, pracować będą w miesiącach parzystych, a nieparzyste w miesiącach nieparzystych. Chodzi o to, żeby cały czas była, żeby cały czas był dozór. No więc ja miałem włączoną aparaturę w lutym, bo moja stacja ma 004 numer. W lutym i nastąpiła awaria. No więc zwróciłem się do serwisu w Polonu w Warszawie, a później w Gdańsku. Powiedzieli mi, że niestety nie przyjadą, bo to był pierwszy kwartał, kiedy nie otrzymali jeszcze przydziału paliwa na samochód. Pierwszy kwartał. Więc polecono mi, żebym przywiózł
zasilacz wysokiego napięcia do serwisu. Wsiadłem w pociąg, zawiozłem do Gdańska, to mi wymienią. No niestety nie wymienili, bo już do Świnoujścia pojechał ten zasilacz. Więc zostawiłem, mieli naprawić i przywieźć. Do końca marca nie przywieźli. W kwietniu powinienem prowadzić pomiary. Niestety zasilacz nie był dostarczony, aparatura do mocy dawki nie pracowała. Gdyby pracowała, to wykryłbym to kilka godzin wcześniej, to skażenie. No ale niestety, no, taka była rzeczywistość. Wspominam pozytywnie działalność służby meteorologicznej i służby pomiarów skażeń, a także nadrzędnej instytucji Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej, z którym miał kontakt. Więc jako służba zadanie spełniliśmy jak najbardziej. Polski rząd dowiedział się o skażeniu z polskich źródeł, a nie z zagranicy na początku, więc to uważam za pewną dumę naszej służby. Nie przespaliśmy tej sytuacji. Ministerstwo i państwo polskie pamiętało o swoich długoletnich, ale też bardzo kompetentnych i heroicznych pracownikach.